Witam wszystkich w drugim odcinku z serii Zagrajmy w Rimworld. Tak więc teraz w tym odcinku się skupimy na poszerzeniu produkcji, uszyciu cieplejszego odzienia dla moich ludzi oraz na zapewnieniu jakiejś ilości, odpowiedniej ilości jedzenia na później. Dla moich ludzi również. Tak więc my będziemy chcieli upolować wszystkie te Mufalo oraz Karibo. Czy jest tu więcej szybczanków? Nie ma. Dobra. Musimy przeczekać noc. Przydało też by się zrobić łóżka lepsze. A, z heju jeśli robi, to mógłbym w sumie już je zrobić. A, przede wszystkim zrobimy tak może. Tutaj wykopiemy korytarz. I zrobimy parę pokoi już takich prywatnych może. Tymczasowo oczywiście, bo tak jak mówiłem, później przyniesiemy. Zrobimy 5 na 5, skoro i tak będą tymczasowe na razie. Tak, wykopiemy tutaj do 6 kolonistów. Myślę, że akurat będzie, da radę tutaj. No dobra, będą od pracowni wychodzić te pokoje, może być. Tylko zanim oni się przykopią, to i tak trochę potrwa. Wilku, to idź coś zjeść. Aha, oni surowe jedzenie zjedli. On będzie polować z Max Range'a chyba. Gdzie jesteś, wilku? A nie, dobra, nie jest tak daleko. Aczkolwiek z trafieniem to mu słabo idzie, widzę. A może zrobimy tak. Może ja go po prostu zdraftuję. Przyładuj. Zaraz mam nadzieję, że ktoś przyjdzie po nie. A w sumie na razie poczekam, bo zanim je przerobię, to trochę potrwa. Muszę się tu pójdzie dekonstrukt. Przenieś i... Aha, ona już idzie. Teraz Suli też jest. No tak, no bo... trzeba by było im te łóżka zrobić. Akurat mam na 4. Chociażby takie, żeby nie spali właśnie na tej ziemi. Security, gdzie to było? Structure, tutaj. Każdy będzie miał swój róg. Okej, tutaj możecie przynieść Heygrasu albo nie, bo zapełniam ten. Dobra, ten gotuje jedzenie. Wilku tutaj kopie pomieszczenie. Skór. Mam trochę skór, dobra. Struktura. Bla bla bla, meble, produkcja. Szycie z limestone'u. Oraz weapon crafting też z limestone'u tutaj postawimy.
tu wykopiemy, też będzie szybciej. Chyba tędy niż tak trochę naokoło chodzić. A mają lepsze łóżka. Już nie śpią na ziemi. Ale jeszcze nie mają tego. Jeszcze nie mają stołu. No i mają niezbyt zachęcający barak, jak to nazwali. Nudny. Więc trzeba im porobić tak, żeby się czuli lepiej. Zimno im. Może ognisko tu zrobimy. Piec za bardzo nagrzeje. Dobra. No, Suli stała, widzę. W sumie cały ten można wykopać. Cały glowstone. Tak jak mówiłem, jedzenia trochę mam. Za jeden dzień się zepsuje, więc... Hogar musi nadążyć z gotowaniem. Już robi jerki, którymi będzie na później starczało. No, oni w pierwszej kolejności powinni jeść... Tak, tu zrobimy jeszcze... Aha, bo tu jest stone wall. Z limestone'u. Kop, wilku, kop. Tak jak mówiłem, szybciej się wysypiają na tych łóżkach trochę. Desek mało robią. Teraz nie mówcie, że będzie im za ciepło. Nie jest im za ciepło, jest dobrze. Szkoda, że nie można kontrolować tej temperatury lepiej. Tak, ten stół by było trzeba zrobić, to by było w ogóle im lepiej. I jakoś minimalnie im upiększyć, może na przykład wygładzić podłogę tutaj. To będzie ładniej trochę. Tutaj, jak mówiłem, trzeba zwiększyć stok. Bo już mi się miejsce kończy. Mięso mi się skończyło, więc można pójść polować dalej. Tych kamieni też dalej nie przerobili. A, ta już prawie wygładziła. To jest jakiś syf, czy... A, on ich kopie, to zrobimy im osobne pokoje, to w ogóle będą szczęśliwi. Ale burza z piorunami. Wow, Sabertooth Cat. No i on poluje na tamtą zwierzynę, a może jeszcze gdzieś... Tu są kozy. Kozy miały chyba wygodne futro. A tu jest więcej mufalu. Mufalu miały ciepłe futro na pewno. Dlatego weźmiemy wilka. Nie. One go zatuką go. Nie. Dobra, to był błąd. Za blisko podszedłem.
Uciekaj. On w nogę już dostał. Nie ucieknie im. Za dużo ich. Dobra. No to nic. Bierzemy pozostałych. I będzie trzeba coś tutaj zrobić z tym wściekłym stadem. Ojojku. Dobra. To nie było zbyt rozsądne tak blisko podchodzić. Teraz trzeba wilka ratować. No. Wiera, Sule. No traf. A Wiera, kajtuj ich. O, myślałem, że już do Sule idą. Nie wiem, Hogarth spróbuje się rzucić sam. Hogar oberwał z pistoletu? Nie. A, tutaj jeden padł. Ten atakuje Sule. Sule musi się wycofać też. Dobrze, że Sule jest szybka. Dobra. Strzelaj do tego. Dobra, Hogar już tego zabije. O, uciekajcie. Nie, tu nie przeładujesz. O, a tu jest szybwrak. Dobra. Sule jako najzdrowsza pójdzie uratować wilka. Później Vera pójdzie bo Vera jest na tym, na drafcie, dobra. Vera pójdzie Lienfielda uratuje, że tak powiem. Dobij tego Mufalo. Da, dobij tego Mufalo. Okej, teraz zaraz pójdę spać. Trzeba opatrzyć Wilka i Hogara. I Wierę w sumie też. Znaczy to są same siniaki, nie są rozcięcia, więc nie powinno się tam nic za bardzo złego zrobić. Właśnie swoją drogą medical dla Wiery też pójdzie tu. Wow. Drop pod. Ship mechanics chunky tam są. One są kawałek ode mnie. Dobra, Wilku, ja bym chciał, żebyś... Tak, żebyś się położył na chwilę. I Sule cię opatrzy. No, najważniejsze, że jedzenia będę miał. Ale to był błąd, nie? A Wilku sobie wziął swojego Lienfielda.
Już to nie będzie medyczne łóżko. Ogólnie tu będą w sumie cztery medyczne łóżka, jak już im zrobię te pomieszczenia. Tutaj hej grasu możecie zbierać. Dobra, tu mamy do robienia amunicji. Aha, ale to tylko strzały. Stone balls. Aha, to pewnie do katapulty. No, będzie trzeba w sumie sobie zrobić jakąś palisadę. Dlaczego by nie? Co? A, bo to pewnie z desek się robi tą palisadę, zamiast z bali. Taki. A nikt nie robi desek. Woodlogów przecież mam pełno. Nie mają czasu na crafting po prostu. Dlatego boli. A Sule, weź go jeszcze opatrz. Bo jeszcze mu odpadnie palec czy coś. A tu jest ten escape pod, ale ja się boję go otwierać. A, research powoli też by się jakiś przydał. No i te drewna. Miscellaneous. Research bench. No nie, na razie prymitywne możemy tylko zrobić. Tutaj będę musiał zrobić większy pokój też. Bo mało miejsca się robi. Tak, żeby się właśnie nie zepsuły te. Dobra, leather worker. No więc możemy zrobić zimowe buty, tylko komponenty, a fur buty też potrzebują komponenty. Też, a ja jeszcze nie robię komponentów. Może rękawiczki. Nie, rękawiczków nie mogę robić. Wszystko potrzebuje komponenty, a ja ich za dużo nie mam. No nie wiem, zrobimy wilcze 4T. Oraz zróbmy te 4 buty w takim razie. To w sumie tyle, co mogę tutaj zrobić. No mam nadzieję, że starczy na te temperatury, jakie będą. Tego lepiej nie otwierać. Więc co jakiś czas tutaj spadają te shipczanki. Ale smelting też by się przydało właśnie niedługo ogarnąć. Myślę, że zrobię tutaj limestone mur. 10. Tu mam 50, tak? 40. 40 pól. To jak to podzielić? 10, 15, 10. Albo, dobra, to wiem. 10. Teraz tu jest 10. Teraz 15. Aha, i 13. To nie wiem, coś źle zrobiłem. Powinno być 15, 15, 10. A jest
10. Aha, bo jest mniej. Dobra. To 14 powinno być, ale dobra, już niech tak zostanie. I tu mają 13. Okej, okay, tu będzie moja baza właśnie. Tu będą drzwi. Tu będą drzwi. W sensie mój workshop. Wpierw zrobię go taki mały, a później go będę powiększać. Tylko niech ktoś robi kamienie. No. Oj, nie wiem, czy on zdąży wszystko sam wybudować. O, nitrę znaleźliśmy. Tak, wiem, że nie mam materiałów, bo nikt ich nie robi z jakiegoś powodu. Komponentów mam 16. Tu się rozbił statek, jest więcej. A tych mechanical chunków jest w sumie więcej. A beam chunk. O, tu mam jeszcze dwa. To jest w sumie walne, żeby je zdekonstruktować. Dobra, to w sumie będzie trzeba usunąć. File, copy, wklej, tylko że tutaj damy tylko limestone. I żeby był critical, i wtedy będzie miał bliżej do noszenia, do robienia kamieni. A tu będzie dodatkowa taka ochrona, że będą mogli tu ludzie stać i strzelać do nich, w sensie do nich, do przybyszy. No, na zewnątrz już jest dość zimno. Dlatego mógłbym zrobić tutaj drzwi. A, nie mogę zrobić drzwi, ale tak, żeby tutaj była niska temperatura. I one wtedy będą zmrożone trochę. Poniżej 10 już są. I się będą później psuły. Ty tam gotuj, Hogar. Widzę, że jedzenia mam. O, i to jerky to będzie w ogóle trzymało długo, długo, długo. Dobra, tutaj dodatkowy limestone wejdzie. Oj, ciężko z tymi ubraniami, widzę. O, chociaż mamy już. O, Hogar się zepsuje. Trzeba by było im upiększyć trochę environment. Joy. Nie wiem. Balistę i katapultę. By się w sumie przydało postawić ze dwie balisty czy katapultę. Je się robi tutaj. Potrzebuję mieć crate. Z czego się ją robi?
Wooden i metal alloy. Aha, my jeszcze metalu nie robimy. Muszę ogarnąć metal. Dobra, mamy drugą wilczą czapę. Czyli będzie im cieplej. A, każdy coś robi. Ogarnę przez śpi. A, bo mi się tak... Jedzenie mi się skończyło, w sensie surowe jedzenie. Tutaj lista, nie. Nie. A, tutaj to było. Tu mam posiłków, mam 63. Aby się więcej jedzenia przydało mieć. Czy są gdzieś tutaj jeszcze blisko jakieś... O, tutaj są buffalo. Idź wilku zaraz. Tak, a ja pomogę. Podejdziemy bliżej, ale nie aż tak blisko jak ostatnio. A, on mnie trochę pouszkadzał, więc chyba nawet dałby radę sam. Dobra. Wielkie polowanie. Okej. I wracajcie do pracy. Czemu nikt nie robi drewna? Chciałbym trochę tego. W sensie ten stół bym dobrze zrobił. Trochę wiem, że tu jest dość ciasno. A tak jak mówiłem, zimno tutaj pomaga. A tu się zaraz zacznie robić zimno. Dosyp to do ogniska. Hogar. Okej. Awful barak. Tak, wiem. Jeszcze chwila i będziecie mieli własne sypialnie, ale nie widzę, że ściuchami już jest lepiej. Dobra, może gotować teraz. Myślę, że połowę do zimy, inaczej, do zimy już dotrwam, jeżeli chodzi o jedzenie przynajmniej. No, tu na razie wybudujemy właśnie taki ten. Będzie można tutaj przenieść moją linię obrony. Stąd. Na wilku ciągle kopię. O, buty też mam porobione. I buty na przykład mi... zwiększają szybkość pracy. A nikt ich nie zakłada. Czy oni mają lepsze buty? Nie macie lepszych butów. A dobra, zakładają, tylko trochę im to schodzi. O, ktoś przyszedł i założył. No, mamy jesień. Szkoda, że nie ma tutaj tych... Tentakle. Make tentakle. Szkoda, że nie ma tutaj rękawiczek, bo one też zwiększają szybkość pracy.
No, mamy gości. Oj, ona nawet ma jakieś nasiona. Komponenty ma. Może uda mi się od niej kupić komponenty. To by w sobie było spoko. Kto umie miał największy social numbers? Social. Wiera albo Wilku. No to Wilku pogada z nią. Tylko niech wpierw dojdzie. Zobaczmy. Komponenty. Sprzedaż mi komponenty, tylko ja za bardzo... Ona lekarstwa co najwyżej by chciała kupić. No to nie. Ja bym mógł kupić jeden komponent. Strasznie drogie są. Lepiej będzie się nauczyć po prostu je robić. Hogar wpadł w tantrum. I bije ścianę. Oj, Hogar, Hogar i te twoje tantrum. Oj, żeby mi grilla... Zepsuł mi grilla. O nie. A, co za prostak. Dobrze, że mam trochę więcej steel aloja. Ale komponenty mi się zmarnowały. No i muszę od nowa ustawić roasted i jerky meaty. Zrób, póki nie masz, dopóki nie masz. 8, minimum stok 4. 150, minimum stok 150, okej. Okay. No, przydałoby się trochę też posprzątać. Może dam Hogarowi własny pokój, to się trochę uspokoi. A czy będzie niepocieszony, że nie ma drzwi? Te deski byłoby trzeba porobić. Żeby z tyłu mieli, to będą trochę szczęśliwsi chociaż. A mamy research bench. Zróbmy rekreację, to będą mogli się uszczęśliwiać trochę. Bawiąc się na przykład w strzelanie z łuku i tak dalej. Ubranie zrobiłem co mogę najbardziej i oni tylko do minus 14 stopni są w stanie usiedzieć. O, ona do minus 34. Ten też do minus 14, czyli to zależy z czego było robione, tak? Rozumiem. Ona nam gift zostawiła. O, jakiś ten tutaj blisko podszedł. To trzeba go upolować. Jest pojedynczo. A z takiej odległości jakby nie trafił, to byłoby mi smutno. No. A, widzę, że musisz podejść bliżej. Okej, bardzo ładnie. Jelonek podszedł. Idealnie.
A teraz... O, zaćmienie. Już myślałem, że taka nagła noc. Dobra, jedzenie mam. Moje. Jesień myślę, że spokojnie mogę przetrwać. Może nawet do zimy już dotrwałbym tak do połowy. Ale na pewno będę potrzebować więcej jedzenia. Aha, tutaj jest mi trochę za ciepło jednak. Te 30 stopni, się nie dziwię. Duże to pomieszczenie, w sensie małe to pomieszczenie. Tu postawię jeden piec na wszystkie pomieszczenia. A deski ktoś już zaczął robić? Nadal nie. A, porób deski, Hogar. O, właśnie. A, nie, jednak robili trochę desek, no bo jednak stół już stał. Ktoś tam w chwili wolnej pracował. Ładnie, już mogę na siedząco jeść. A research manager work. Aha, wilku w pierwszej kolejności kopię, no tak. Sam ukazałem, ale teraz jednak research jest ważniejszy. Muszę też amunicję, bo już mi się kończy do Lienfielda, tylko nie wiem, naprawdę nie wiem, gdzie tu jest ta amunicja. O, ammo crafting, dobra, właśnie znalazłem. Ale chwila. Wpierw niech to zrobi. Właśnie znalazłem. Gdzie robić amunicję, tylko że w sumie... Do tego będzie potrzebne dużo innych rzeczy. Muszę znaleźć górzysty teren. Tutaj. Tutaj. No to jest daleko. A górzysty teren blisko, żeby móc quarry postawić. Może jakbym tu wykopał, może by mi pozwolili. O, no tutaj mógłbym. Tylko to będzie daleko. A, drewna mam sporo. Co ja mogę chop wooda zrobić? Dobra, desek już też mi się sporo robi. Tak, więc możemy zrobić tutaj drzwi. Dobra, wilku skończył research. Teraz dodatkowo zrobimy łóżka. Skałhajdu. Nie wiem, czy mi starczy, ale powinno. Teraz zobaczmy. Szybkość wysypiania się 88. A tu 60. Dobra. To damy pokój Hogartowi. A tutaj damy pokój dla Sule. Hold open. I tu będzie mi potrzebne na razie ognisko. Mhm.
Okej. A jesteś manager desk. Więc teraz chcemy, żeby Wiera w sumie w pierwszej kolejności menadżerowała. A, research jest Joy. Archer target z limestone'u. I horseshoe z drewna. I komponentów. A komponentów dużo nie mam. No, będzie trzeba poszukać jakichś wraków. Właśnie, żeby poszukać, żeby zdobyć komponenty. A te już przerobiłem, te dwa. No nic, na pewno coś spadnie. Statki kosmiczne mają to do siebie, że lubią spadać. Hehe. Dobra. Ale ogólnie cel tego odcinka osiągnąłem. Ubrania są. Żywności. No tak jak mówiłem, powinno starczyć gdzieś do 5. dnia zimy. A na pewno coś jeszcze upolujemy. Będzie trzeba więcej łóżek zrobić dla nich. To na pewno, w sensie jak te pokoje zrobię, bo jeszcze jednego brakuje. W sumie to tak jakby nie patrzeć... Sedowner. Wilku. Jakby nie patrzeć, to Wiera ma teraz własny pokój. A te trzy mogę dać na medical. Tak jak mówiłem, że tutaj dam medical. I tutaj na razie paliwo wyłączę. Tak jak mówiłem, cele tego odcinka, to Hogar się zepsuł znowu. O, teraz już automatycznie każą polować. Tylko on coś z tym celem mu tak średnio idzie. Chyba wilkowi dam łuk, szczerze mówiąc. Z tego Lienfielda to on prędzej Sulę upoluje niż tego kozła. Chociaż może się nauczy strzelać, to będzie lepiej, tylko zanim się nauczy strzelać, to całą amunicję mi wystrzela. Niby go postrzelił dwa razy. O, udało się w końcu, ale wystrzelał chyba z 50 amunicji przy tym. Dlatego pójdzie w pierwszej kolejności robić research. Tylko który to był produkcja chyba? Nie konstruuję. To o, to nie? Ammo crafting, tak. Tylko będziemy, tak jak też wspomniałem, potrzebowali... może tutaj by kuary na początek weszło, a później będę mógł usunąć, jak już będę miał te kopalnie. Te. A on nawet 3 upolował. I dalej poluje. A nie, bo tamte niektóre były pozabijane przez inne zwierzęta. No tak, już czuję. A słuchaj, bo jak on leży, to ja wiem, że ty go nie trafisz. Przynajmniej nie z takiej odległości. Proszę. Dobra, no to teraz już jestem pewny, że jedzenia będę miał. Myślę, że spokojnie na razie mogę zawiesić tutaj pracę. Tak. No i dziękuję wszystkim za oglądanie dzisiejszego odcinka i zapraszam na kolejne, w którym spróbujemy właśnie trochę ruszyć z badaniami oraz z budową tutaj jakby tej placówki
jak to się nazywa, tej placówki, w której będzie całe craftowanie się odbywało, czyli workshopu, pracowni, tego słowa mi brakowało, w celu rozbudowy trochę pracowni, bo do hydroponiki to jeszcze mamy daleko. Do pracowni też przeniesiemy research bench'e, żeby nie zajmowały nam tutaj miejsca. W międzyczasie do zobaczenia wszystkim. Na razie, hejpa.